Witajcie moi mili, to ja onkel Jork, u mnie na gospodarce, 6:14 rano, moja już przegrał dzień i północy, do spożek do rana, także pierwsze co robimy, obrzędy przy zwierzątkach i potem będziemy robić dalsze roboty. Ostatnio w sobotę nie było odcinka, bo niestety nie było możliwości, żebych nagrał. Nie miałem możliwości nagrania. Będzie dzisiaj krótki. Teraz jakieś dobre pół godziny. Może go jeszcze, tak jak go dzisiaj nagrywał, może go jeszcze i dzisiaj wypuszcza. Będziemy widzieć. Pół godziny jak nagrą, powinno mi się to udać puścić i potem nagrać następny odcinek. Że zrobimy najwyżej dzisiaj taki jeszcze trochę ze żniw. Te pół godziny. A następny odcinek będzie z przerobu peletu, bo jak wiecie, chciałem sprzedać pelet w tych punktach sprzedaży, ale to się nie dało i z tego co zauważył, to wyświetlał mi cena peletu, ale to będzie pelet z trawy. Nie ze słomy, no ze siana. A więc trzeba to będzie zweryfikować, bo już tuni, ale na tym, na testowym sejwie próbowałem, czy się to dał. Dał się to, no muszę to przerobić na palety. A więc będzie postawione. Będzie postawioną paleto, hala do paletowania peletu i będziemy paletować pelet i wywozić na paletach na sprzedaj. To oczywiście no, wyczyszczymy i słomy się nasypie i jednym i drugim, bo nie ma czasu na dosypywanie żarełka. Więc nie będę mieć żarełka dosypano. Na woda też przyjdzie potem, kiedy czas, bo nie mam tu żadnej beczki na woda, ani te od mleka, bo teraz ją mam na z wodą przy tym, przy no, przy peletowaniu. Więc nie mam tu czym. Wodę ponawozić, także jak popeletuję, to potem by ta woda nawoził do wszystkich zaraz zwierzątków. Wszędzie się potem będzie woda nawozić. No i tak nie wiem, jak mi się udał nagrać 3 odcinki teraz w weekend, jak to dzisiaj nagrywam. Się udał jeszcze 2 nagrać, to by dom, będzie fajnie. Jak nie, no to będzie jeszcze potem, no jeden. Akurat 2 odcinki nagrane przed 22. I tak już sprawdzał kalendarz, więc no niestety nie udał mi się.
nowego farminga szybko po tym wypuścić, bo mi się go nie udało nagrać, także on będzie, przypuszczam, tydzień po premierze ogólnej u mnie on wyjdzie. No bo nie dam rady, nie ogarnę tego prędzej. Sprawdźmy się, jak tu jest u krów. Woda, czystość, to tu jest wydajność. Wydajność tu jest 118 litrów, tu jest 118 litrów wełna. Świnia, no tu mają też, no ale to trzeba będzie przelecieć, dobra. Krowa biała, jako mają słoma na zielono. Świnie słoma, no. Nie mają jeszcze tragedii, czyli nie trzeba dowozić. Dobra, to idziemy na ostatnio. Tu farma. I co my tu mamy spięte przyczepy? Nie chcę, bo do czyszczenia będzie mi to przeszkadzać. Wysypało się trochę za. No. Co potem zrobię, akcja do karmiania. Wszystkiego. Jest jakoś trochę słabo produkcja te wełny, no ale dobra, niech będzie. Albo ja z jednego chlewika wywiózł, chyba stąd, że wywiózł owce. No, coś mnie przycięło. A tu teraz będzie więcej do posprzątania. Tak. Dobra. Tak, a propos nowego farminga, to będzie szło zwiększyć, ale przypuszczam, że no tak słonecznik, rzepak, może to hirse. Co tam jest ten, nie wiem jak to po polsku się nazywał. To zboże dodane. Wydajność do 110-15% to jeszcze dokładnie nie było podane w tym, ale będzie jeszcze zwiększoną wydajność, jakby dom ule koło pola. Nie wiem, czy te ule pójdzie przestawiać, czy jak się postawi ule, no to już będzie tylko i wyłącznie tam przy tym polu te ule, no to będzie kiepsko. Jak tam nie będzie rzepaku, to co, to nie będzie z tych ulów przychodu, czy co? No tak trochę, nie bardzo to. Dobra, teraz jeszcze lecimy.
Cię wezmę, ale ta drugą przyczepa. Bo tu jest spalarnia postawioną. Więc ta odstawimy trochę na bok, ta przyczepa. Znaczy spalarnia, ciepłownia, o powiedzmy tak. Ciepłownia i grzejam tu. Muszę dołożyć do pieca, żeby mi nie pomarzli. Zajęczmień, owies, rzepak, słonecznik, soja, kukurydza, ziemniak, burak, trzcina, ziarna. Teraz to trzeba poszukać. Kaj to jest, ale to będzie kajś u dalej. No, hoj pelec. Stropelec. Zaraz się sprawdźmy, ta ikonka pod escape'em na cenach. Jaką jest peletu? No, kaj on to tu był, żeby go nie przejechał. Tu, widzicie, i to nie jest tako, to jest zasiana. Nie mam ze słomy peletu tutaj. Cen. I to jest mały ząg. No, ale dobra. Jest narobiony ze słomy pelet. Trzeba no kaś. No, tu jest coś z tym triggerem nie tak. Przyczepa mam na lewą stronę wysyp, więc proszę mi tu nie cudować. No, łapać ten triggerek tu. No. I sypiemy, tu chyba wchodzi 9 ton. Więc to są na jakieś 2. Oni to powiększyli? Ups. Ja był pewny, że tu przyczepa mi wystarczy na więcej. No to trzeba jeszcze raz jechać. No dobra. To lecimy jeszcze raz po. Pelet ze słomy i zasypujemy. Bądź się postawi hala do tego i spróbujemy zautomatyzować. To troszkę. Nie wiem, czy mi ta hala tu wlezie. Jeszcze wlezie cała przyczepa? Niemożliwe. No, już nie wlazła cała. Tak, idziemy obejrzeć. Kaś tu są okno. O. Pełno. Dobra. Teraz ja potrzebuję sklep. To było budynki. I to było w różnym. Chyba nie. Nie, bo to by ktoś musiał mieć. Ja to kaj znał, ale kaj to teraz było. To nie było tutaj wstecz.
Na szopach. Hala do peletu. Hala do peletu z żurawiem. Do peletu z paletyzatorem. O to mi chodzi. Tak, to mam tu kiepsko z miejscem na dojazd. Postawiam tak, wzdłuż onego, tu będzie ten. Dobra, obróćmy się na drugą stronę, czy ja tu będę miał miejsce trochę do ranżerowania. O, na upartego ja. Pasujmy ją tu do płotu. Dobra, jakbym ją tu postawił. Z tej strony są wjazdy. Jestem paletyzer, a najwyżej konsekwencje. Drogi zabierę, bo tam już nie ma miejsca, tam nie ma miejsca, tam nie ma miejsca, tam nie ma miejsca. To stoi. Tu no zrobimy. Gravelek. Cyk, to tu całe zrobimy tak, o. I już tam idziemy obejrzeć, jak to wygląda. Pewno pamiętacie, jak to wyglądał. Ten żuraw to mi sam będzie no zawałdzał. Z tego, co ja pamiętam, to się nie da sypać tak. Ja na próbie postawił taśmociąg. Dosypiemy tu. Właśnie, żeby używać ten traktor do tego, to ja muszę wziąć jednak tę drugą przyczepę do tego peletu. To mi będzie łatwiej. I zaraz spróbujemy, czy to tak pójdzie wsypać, czy trzeba będzie po prostu wykorzystać system taśmociągów. I pójdzie produkcja peletu. Tak. Przepinka. O. Słoma na razie jest mokra na polu, żeby ją dalej pele, chociaż do peletu może być, ale zrobimy teraz odcinek tu stąd krótszy. W następnym odcinku się to dokończy. To się zdąży coś naprodukować. Tam to pojedziemy przynajmniej jeden, tak ja myślę 12 palet, jak naprodukuje, to styknie i to by się jechało potem sprzedać. Zaraz musimy zrobić kiprowanie na... Tu trzeba zrobić... Aha, syp, nie wiem czy pójdzie. Bo to tu jest problem i jak ja się tu ustawiam i nie wybunkruję tego wszystkiego,
To nie idzie pod odbierać palet. O. Właśnie. Tu będzie chyba maszyna pełną. Dlatego to będzie dobry, ale by trzeba było postawić taśmociąg, żeby był w tamta strona. I tak to też zrobimy. Że z peletem się będzie po prostu tu cofać. Jada po taśmociąg. I taśmociąg mi to będzie tam podawał. Bo potrzebuję miejsce drugą strunę do tego, żeby odbierać. I chyba tu tego drugiego New Hollanda z biogazowni ściągnę. Bo muszę znieść ta druga laweta, ona chyba jest ta mała kaś na tym, na gospodarstwie. To przywieźć, dobra. Wchodzimy tu, tu. Kaj są systemy pasów, tu są systemy pasów. Mi jest potrzebny ten. Tak. I już go targumy. Już jedzie na swoje miejsce przeznaczenia pas i będziemy na półautomatyzowaną produkcję prowadzić peletu. No, albo zapis, albo coś, że mieściło. Ale to nieważne. Ale to już było i nie wróci więcej. Trzeba spróbować wciągnąć ten pas. Jak wiecie, tu idzie. Aha. Kaś już zahałczył przodem. Tu idzie wziąć po prostu i użyć. Użyć tych boksów i tego. No. Tego dźwiga. Ktoś chce, to się może z tym pobawić. Dobra. Starczy tej zabawy. W ten sposób. Zaraz tu zrobimy. To inaczej. Tu. Tu, tak.
Dobrze, dobrze. To teraz czasem z powrotem do New Hollanda. Nie, 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 nie. I tutaj to pięknie tak poleci się. Tu się to też pięknie leci. Tu się, o, też pięknie produkuje. Już mamy jedna paleta wyprodukowaną. Biogazownia. Fermentix Xylo mi jest niepotrzebny. Potrzebuję tego pana tu. Czemu tu jest zero? No. Jeszcze przywieziemy, żeby było do fol. I tu trzeba przyjdzie przyjechać z ciężarówką. Żeby poprzewozić. A to zaraz się, to się też to w międzyczasie zrobi. Stop. Nie ma więcej? No dobra. No co jest grane? Czemu nie chcesz brać? A, bo to jest pod B. Nie pod U. Weź tak, B. Tak. O. Tu go tu zostawimy. I jedziemy na poszukiwania platformy, która powinna być na gospodarstwie głównym. I lecimy pod produkcja peletu. I trzeba to poprzerobiać. Oczywiście jeszcze są żniwa wszędzie do skończenia, jak widać. Od ciorta i trocha. Wszystko wszędzie kaś coś stoi pozostawiane. No, z tym robieniem. Jeszcze mi się tu. Z tym robieniem tego peletu schodzi długo, bo nie idzie puścić go ani na pracowniku w żaden sposób, ani nie chciał mi nie chce mi działać na Coursplayu.
I to mi to długo idzie, no. A więc. Jest jak jest, inaczej nie będzie. A że czasami 2-3 dni nie grum, no to postęp jest jaki jest. Na razie wszystko stoi, bo tam 24-44 to pole, co zaczyna, to mam zrobione całkiem. Pole 9 tam jest jeszcze troszeczkę do skończenia. Jak widać, ponad 300 tysięcy peletu jest w magazynie, tam stoją zaś dwa zestawy pełne. Z tego co pamiętam, to wszystek pelet zaraz tu woził. Jeden czy dwa zestawy są w ogóle wywiezione, co sprzedane. Dużo jest właśnie, co przeszło przez ciepłownia. To chyba, ale z tych małych, tych 32 tony przyczep, chyba dwie albo trzy nawet już tam były wysypane, plus to co dzisiaj, to już jest chyba czwarte napełnianie. Nie chciałbym tu cyganić, ale tak mi się to wydaje, tak mi to coś i się widzi, że to było czwarte napełnianie dzisiaj, więc no troszkę te roboty tu jest zrobione. Nie jest to może żaden tam jakiś wielki wybryk, bo jak wiecie, grom godzina na filmie, jak umia. O, tu już jest pełno. I to tak. Robię, co się dało, no ale też po całych dniach przed komputerem nie siedzę. I to jest tyle zrobione, ile mi się udało zrobić, więc no. Kruca fuksa. Się nie cofna, czy co? No, co to kierować nie umiesz? Normalnie to by tu trzeba było wziąć widlaka i to teraz. Zwozić. Ale ja to zrobię tak. Tam mi cały czas leci. Sypie, nie sypie. Czemu? Aha, bo przestało. No to sypie. Teraz już poleci, aż wyleci do końca. Bo przestała iść produkcja. Bo było tu pełno, dlatego. Tak. Mam wyłączony automat? Chyba ja. No i teraz to pójdzie automatem. Cak, 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 cak. O, chyba się skończył pelet w przyczepie. Nie. O, co się stało?
Może to tak być zautomatyzowane? Trzeba będzie gdzieś postawić tu widlaka i widlakiem to ściągać, żeby mi się to nie bugowało. Coś widzę, że chyba ja. No. Tak, zobaczmy jak to tu wygląda. Cieńko z wjazdem. Przestawmy to inaczej. A widlak tu stoi po sąsiedzku, więc zaraz jedzie. To stoi tu, albo ty go wziął do tego. Nie ma już miejsca na stropelec. Idę no szybko obejrzeć, czy tu widlak stoi. Aha, nie, ty go stąd wziął. Ja tego, że stąd wziął i stoi. Nie, tu jest schowany. A to kiedyś były pokupione, nieużywane, a to teraz się przydał do ściągania peletu z taśmy, palet, żeby tam nie bugować tego. Dobra, jeszcze tego widlaka tu podstawia. No, bo widzę, że mi się to przyblokowało. Nie chcę to iść, więc ja będę musiał i tak zapisać i na nowo uruchomić gra. Także produkcja peletu idzie w ten sposób. No, wybieranie poprzez autoloada powoduje zblokowanie, więc trzeba będzie widlakiem wyciągać. Nie szkodzi. Tyle się dam rady powyciągać. Także dobrze, moi drodzy, na chwilę obecną z mojej strony to będzie wszystko. Dzięki serdeczne za subskrybowanie, lajkowanie, oglądanie, komentowanie. No i trzymajcie się i do następnego. Cześć.